I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. I zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect 2, gdzie podpowiadaliście, żeby po każdej misji dla towarzyszy skoczyć do Jokera, więc jeszcze będę trochę w ostatniej misji. Na szczęście nie muszę nosić tych krochmalonych shortów przymierza. Zgrubiały na skórek schodził mi przez rok. I zobaczymy, co powie na temat Jacoba. Ta historia z ojcem Jacoba to bzdura, co? Bo mnie to wyglądało na bzdurę. A, i to tyle? Misja, drużyna, stare dobre czasy, wszystko to okej? Okay? Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Całkiem spokojnie. Co jest? Kłopoty? Nic, czym nie... A, niech to. Ale śmieszne, Eddie. Bardzo oryginalne. Przestań! Nalegał pan na ręczne sterowanie, panie Moro. Na razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. Do zobaczenia. A więc dzisiaj, kontynuując nasze działania, polecimy sobie na... może też misję towarzysza. Podobno misję Jack warto zrobić, jak już będziemy mieli trochę wyższy poziom postaci, więc zrobilibyśmy Mirindę dziś. Mirandę, Mirinda, Ilium. A czy my czasem czegoś jeszcze nie mieliśmy na Ilium, żeby nam za dużo tych misji tam nie wskoczyło? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podpowiedź też była taka, żebym się przebrał, ale to najwyżej po tej misji. Przyznam, że to jest właśnie cały problem prowadzenia serii, gdzie wiele osób już ją wcześniej ogrywało i to po wiele razy i każdy ma zupełnie inny pomysł na to, jak to powinno wyglądać, tak? Że na przykład są komentarze typu, jak już lecisz tam i tam, to zmień sobie amunicję na taką, taką i pancerz też na taki, tak? No, gdzie chciałbym, żeby mimo wszystko to wyglądało jak pierwsze podejście do gry, gdzie ją odkrywamy, bo to jest pierwsze podejście do gry. Dlatego nie wszystko jest dla mnie takie oczywiste, jak no, dla niektórych osób. Z drugiej strony pewne komentarze są bardzo przydatne, jak na przykład informacja, że po zmianie towarzysza, czy po wyborze towarzysza, nawet nie po zmianie, trzeba za każdym razem im jakiś rodzaj amunicji przypisać, bo no nie zawsze AI działa i przypisze to słusznie. Tak? Myślę, że tu sobie jeszcze wrócimy, nie będę w tej chwili badał tych planet, trochę się zebrało nam, ale zakładam, że jakieś misje nas tutaj będą czekały w przyszłości, a teraz skok, zwerbuj Tali. Tali? Ilium. W każdym razie, tutaj mamy trochę rzeczy, zadań. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I moglibyśmy sobie skoczyć... O kurcze, zwerbuj zabójcy, pomóż mi Rancie, daj Liarze dane wywiadowcze. Trochę dużo jak na jedną planetę. To może jednak byśmy skoczyli sobie na inną misję, żeby tak nie odpalić czasem naszej koleżanki Liary, bo przyzna, że ją chciałbym spotkać na koniec. No to dobra, zostaje nam Tali do zwerbowania, ale to ta Tali? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet blisko mamy tutaj do wylądowania punkt. Sporo. Ostrzeżenie dla podróżnych. Hestorm jest twierdzą getów. Jedynym statkiem, które udało się bez szwanku powrócić z przestrzeni getów, są najnowocześniejsze wojskowe sądy szpiegowskie. Ruch cywilny jest całkowicie zakazany. Idealnie, lecimy tam. Shepard, według naszych danych Tali jest gdzieś w tych ruinach. Istnieje zagrożenie ze strony getów oraz środowiska. Promieniowanie słoneczne unicestwiło chroniącą Hejstrom magnetosferę. Bezpośrednie wystawienie na promienie słoneczne spowoduje uszkodzenie tarcz. Dobra, przetestujemy to chętnie. Serio mam unikać słońca? Nie, głupoty, a jednak faktycznie mam unikać. Wyjdzie ktoś tam? No, i zgodnie z propozycjami, proszę bardzo. Mirinda w nowym stroju, a także grunt z nową strzelbą, którą podobno tylko ono może gdzieś tam wykorzystać i warto było coś takiego mu zafundować. A my możemy lecieć dalej, ale okazuje się, że i tak trzeba czasem wyjść na słońce. Ale ty się opalisz? No ładnie, a jak pozostali? To no i... promieniowanie zakłóca działanie moich tarcz. Będziemy walczyć z cienia, ale nie będziemy się chować.
Dobrze. Dobrze. Całkiem ciekawy problem, jeżeli chodzi o nasze tutaj zwiedzanie tej planety. Kira co? Czy lepiej nie pytać Kira co? No dobrze. O, uszkodzony get? Informacja alarmowa. Gety już tu są. Zostałem, żeby reszta miała więcej czasu. Ktokolwiek to słyszy, musi znaleźć Tali Zora. Liczy się tylko ona i te dane. Kira Selai. Ja tam L nie słyszę. Otwierać bramy. I dać nam gety, żeby przetestować nasze bronie. No tak jak widać na naszych plecach wrócił Kane z Fallouta, żeby sprawdzić jak on działa, bo podobno działa fajnie. Widzą cię, Shepard. Was też chyba, na to liczę przynajmniej. Cyk, radźcie sobie z ogniem piekielnym naszego Inferno. Celowanie? Na co komu celowanie? Ładnie tutaj do nas podchodzą. No, odrobiliśmy trochę tych medli, więc zakładam, że problemu nie będzie. A czy gety mogą wchodzić w te świecące słońce? O kurczę, ale tyś tu blisko podszedł? A! I będąc przy amunicji. To jest też, co kiedyś mówiłem, zaraz przejdziemy i do tego tematu. Co kiedyś mówiłem przy Red Alercie, to już w trójce się pojawiło. Tak nie lubię mikro zarządzania typu, że o, zmień tutaj amunicję, zmień to, tamto. No i miliard różnych rzeczy. Strzały wstrząsowe te będziesz miał. To też jest, rozumiem, amunicja. Potężny strzał? Nie, to nie jest. Tu ma amunicję. Ta broń korzysta już z wybranej amunicji. Okej. Przebija tarczę, rozrywa cele syntetyczne. No to mając to, że mamy tu getów, to jest chyba dobre. Nie, ale im mniej takiego mikrozarządzania, tym lepiej. Fajnie, jeżeli to wszystko dzieje się gdzieś tam w tle. Załóżmy, mamy takie bonusy, ale nie, że na każdym kroku trzeba to przestawić. Ewentualnie automatycznie gdzieś tam dobiera amunicję, ale my możemy sobie ręcznie przestawić coś, co nam bardziej odpowiada, bo według gdzieś naszego uznania działa to lepiej, tak? Musimy znaleźć drogę, która nie jest oświetlona. Słońce niszczy nasze tarcze. Może jestem wygodny, ale... Lubię taką wygodę. Skanuj. Dajcie nam jakiś nowy karabin, a nie to skany śmieci, pistolety, inne rzeczy. O! Ładnie tego medierzelu sobie tu odrobiliśmy. O! Moment. Nic z tego nie będzie, kolego. Już myślałem, że jeszcze nas... Przecież byliśmy w cieniu. Czasem to oszukuje, tak? Słoneczko! O kurcze! Słoneczko! No i będąc przy jeszcze kolejnych podpowiedziach, podobno warto odpalać sobie, no właśnie, skupienie, tak? Mamy wtedy slow-mo, co przy snajperce mogłoby się przydać, ale tu rakietą nie wjechała. Zobaczymy. Coś ty tak się świecisz. Rzeczywiście ta amunicja na gety dość szybko pozbawia je życia. Jeszcze widać, że czasem potrafi wyhamować, ale... Gdzie jest nasza drużyna? I dlaczego ich wychodzi aż tylu? Czas na snajpereczkę. Może trzeba było Kainem przewalić. Oj. Drużyno? Proszę bardzo, tak się robi. Drużyno. Tyle, co można na was liczyć, widzę. Pewnie na dole się bawią w najlepsze bez nas. No tu na krok się nie da ruszyć. Mam nadzieję, że getów też to smaży, tak mimo wszystko. Ej, drużyno, co wy tam robicie? Czy my wam mamy otworzyć przejście? Może zginęli, to i lepiej. Mniej marud... Aha, wy tu sobie chodzicie, dobra. Nie no, cieszę się, że żyjecie, nie? Ale Tali, mimo wszystko liczę, że to ta nasza Tali tu, o nią chodzi, a to chyba... Co leci? Samolocik. O jakąś inną Tali chyba chodzi w tym wszystkim. Jednej Tali na imię jego.
widać. O, z kim wy walczycie? To mi się podoba. Bo to oznacza, że musi być tu gdzieś jakiś nasz sojusznik. Ej. Czemu my nie możemy korzystać z tej broni? OP1, tu dowódca Karl Rigar. Zgłoście się, odbiór. Tu komandor Shepard, Normandia. Możemy jakoś pomóc? Ustaw radio na kanał 617 Theta. Wykonywaliśmy misję zwiadowczą, bardzo ryzykowną. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, ale z kolei nas znalazły gety. Osaczyły nas. Nie możemy dostać się na statek ani przesłać danych przez promieniowanie słoneczne. Dobra. Jak się trzymacie? Ilu was zostało? Byliśmy małym oddziałem. 12 komandosów i grupa naukowców. Teraz została nas połowa. Ale ci syntetyczni granie złono za to zapłacili. Co wy w ogóle tutaj robicie? Pytasz niewłaściwą osobę, Shepard. Ja celuję i strzelam. Chodzi o słońce. Starzeje się szybciej niż powinno. Jakiś problem z energią. Skąd wzięły się gety? Wykrył nas jeden z ich statków patrolowych. Zanim zdołaliśmy odlecieć, z desantowców spadła na nas chmara getów. Kontrolują gety. Wiedzieliśmy, że od czasu do czasu patrolują planety. Mieliśmy nadzieję, że nas nie wykryją. Czy gety mogą przysłać posiłki? Nie sądzę. Ich statek patrolowy nadal tu jest, a promieniowanie uniemożliwia wszelką komunikację ze światem zewnętrznym. W porządku. Możemy być za parę minut. Idźcie powoli i ostrożnie. Słońce usmaży wasze tarcze w kilka chwil. Schroniliśmy się w bazie po drugiej stronie doliny. Zostawiłem Talizora w bezpiecznym miejscu i wróciłem, żeby bronić przejścia. Wyciągnięcie Tali to nasz priorytet. Jeśli uda ci się ją uratować, odciągniemy od was wroga. Masz pewność, że gety nie dotarły do Tali? Zostawiłem z nią najlepszych ludzi. Kiedy dotrzesz, możesz porozmawiać przez komunikator. Każdy komandos na tej skale przysiągł uchronić Talizora. Dopóki żyje choć jeden z nas, będzie bezpieczna. Zginiesz dla jakichś badań? Trzymajcie się. Uderzymy od tyłu. Zaraz! Kręć się! Mamy nadlatujący desantowiec! Okej, okay, szybko poszło. Shepard. Przeskanowałam cały obszar i zlokalizowałam ładunki wybuchowe, o których mówił dowódca Quarian. Nanieś je na mój radar. Gotowe. Do pozbycia się gruzu będziesz potrzebować obu kompletów ładunków. No cóż, jesteśmy na to gotowi. I co to za każdym razem zmieniając broń, też trzeba zmieniać tę amunicję? Tak przyznam, nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Że jak raz wybierzemy na misję, to już zostanie z nami na dłużej. Ała, 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 słoneczko. Sorry. Aj! Aj! Jeszcze gety słyszę gdzieś. Ani... O, jestem. Ale podniosłem. Lecisz na tyłek. O ile gety mają tyłek, jak to traktować? No to... Cyk, flashbang jak w SWOT 4. Mamy zamaskowane cele. No to zdjąć maskę. Cyk, dwóch. Ach, jeden strzałem, prawie było. Chodzi z powrotem cel. No i bardzo dobrze. A tam jesteś zamaskowany, getcie. Ale widzę, get owca to sobie. Get owca. Całkiem nieźle sobie tu radzi w tej przestrzeni. To wszyscy? Jednak co snajperka, to snajperka. Podobno jest jakaś broń. Mhm. A podobno jest jakaś broń, która łączy i snajperkę, i nasz karabin. Muszę ją odblokować. Potrzebujemy próbki rdzenia, żeby ustalić, w jakim tempie nasila się promieniowanie. Ale wszystkie nasze przyrządy się psują. Kiedyś na Terum Shepard usunął gruz.
Może mnie uda się coś podobnego, jeśli użyję ładunków wybuchowych? O proszę, Tali ma głos jednak jak Tali i mówi o Shepardzie, czyli to by była jednak nasza Tali? Aquarianka, tak? To by się zgadzało, ale myślałem, że... O kurcze! Co tam wali? To nie Tali! Dobra. Myślę, że na to się przyda nam potężna amunicja. Nie kryć ich! Behemoth. Trochę blisko już do nas podbił. Masz tu nasza dziewczyna... Za blisko. O, oczko. Ładuj, Shepard! Odłamkowy, w sumie można było Kane'a odpalić, ale to przy następnym ładunku wybuchowym pewnie wyjdzie też taki behemocik i tam to przetestujemy, jak działa. Dawać nam tylko amunicję. I zobaczymy, dokąd te schody prowadzą. Do stacji medycznej kolejnej. Uuu, czy już mamy nadwyżkę Medigelu? Bardzo dobrze, jeszcze niedawno nam go brakowało. Nie jest tak źle. Tam widziałem coś zielonego w oddali. A tu słyszę tych łobuzów. No, całkiem nieźle to na nich działa. Tylko kurczę, przyznam, że jakiś karabin szturmowy nowy by się przydał. Mam nadzieję, że gdzieś znajdziemy u kogoś coś takiego. Taki, żeby nie strzelał z seriami, tylko ciągłym ogniem. To by było fajne, tak czuję w kościach. Macie tam, cyk. Nie wiem, czy ten ogień coś mi w ogóle robi większego, ale... Warto żyć nadziejami, także tak. Strzał obalający. Coś potraficie jeszcze? To weź tam przeciążenie na nim, pokaż jak to zadziała. Ciężko powiedzieć, co to zrobiło, ale liczę, że coś zrobiło. Zdobycie dokładnych pomiarów słonecznych jest praktycznie niemożliwe. Promieniowanie spala nasze przyrządy. To słońce nie powinno się tak zachowywać. Kilkaset lat temu było stabilne. Gwiazdy nie umierają tak szybko. No cóż, cała naprzód? O, to nie jest tak źle jeszcze. Nie, dobra, jest źle. Ale nam to smażą plecki. Jak ciepło. Mam nadzieję, że nie zginiemy od razu po usmażeniu. Już wszyscy gotowi? Full. Sterowanie osłoną. No nie wiem, czy to jest dobre. Rozumiem, że mogliśmy z innej perspektywy spojrzeć na gety, rzucić im tu małe co nieco. Ale to cieszy, no. I znów Medigel może wracać w użycie. To też cieszy. Same dobre wieści nam się tutaj pojawiają. Tylko powiedzcie, gdzie macie ładunki wybuchowe. I znikamy. No, jeszcze Tali odbierzmy. To w ogóle rodzina w komplecie. Może jakby dobrze poszło to Kaiden, Aiden, Alenko, Kalenko do nas dołączy w przyszłości. No dobra, i gdzie mamy tego... Gety nas zaprowadzą gdzie? Ło kurcze, uważajcie ludzie, nie dajcie się zabić. Oby. Weź tam jakieś przeciążenie, strzał wstrząsowy na nim zrób. Ma jakiegoś behemota, bo chętnie bym przetestował tego Kane'a w końcu. Jesteśmy pod ostrzałem. Jeśli pójdziemy w lewo, zejdziemy ich z boku. Ale widzę, że tym razem chyba behemota do nas nie podesłali. O, dzień dobry, ale nam wyszedł ładnie. Szkoda broni specjalnych na takie podstawowe jednostki. Chociaż trochę ich wyszło. O, i tyle? No dobrze, snajpereczka wraca do gry. Że najlepszą tarczą Sheparda jest własna głowa. To
się zawsze wybronimy. I co, ładunek mamy podłożyć, rozumiem, tam gdzie się zawaliło przejście, tak? Czy jakiś lepszy plan macie, ekipo? Nie ma lepszego planu. To powinno wystarczyć. Powinniśmy się odsunąć. A szło to przeskoczyć. Czy można było to przeskoczyć? Byłoby łatwiej, szybciej. Tylko jeszcze jakby Shepard potrafił skakać, nie? Trochę by zmieniło postać rzeczy. Mamy do ciebie strzelać? Nie bój się, uszkodzony Getcie. Nie jesteśmy tacy źli, jak nas opisują. Chyba. Spadaj drzwi. Awaria systemu. Proszę zażądać zdalnej aktywacji drzwi. Okej. Okay. To budowle wzniesione przez Quarian. Kolonia pochodzi sprzed buntu getów. Co nas to obchodzi? Każdy, kto tu przyleci, powinien być zdany sam na siebie. No ale kolego, to są pieniądze na miejscu, to nie przesadzajmy z tym zdanym sami na siebie. Misja to misja. O! Oj, Tali, ty się ucieszysz, jak nas tu zobaczysz chyba, nie? Chociaż z drugiej strony Cerberus, nikt się nie cieszy z Cerberusa. Jeszcze jakieś dzienniki... karabin getów, wezmę to. Ale to brzmi jak w końcu ulepszenie, na które czekaliśmy. Nasi przodkowie przemierzali te korytarze z odkrytymi głowami. Słońce musiało być wtedy normalne. Ile tu przestrzeni. Kamienne mury. Niesamowite. Szkoda, że moi przyjaciele tego nie widzą. Szkoda, że nie ma tu Shepard'a. I co, Shepard jest takim kraszem naszej Talii? Tali, tu Shepard. Shepard? Nie, żebym się skarżyła, ale pojawiasz się w najmniej spodziewanych momentach. Co robisz w środku przestrzeni getów? Akurat byłem w pobliżu. Pomyślałem, że przyda ci się pomoc. Dzięki, że tu jesteś, Shepard. Tak dobrze usłyszeć twój głos. Kal Rigar i resztka jego oddziału doprowadzili mnie do obserwatorium. Z twojej pozycji należy przejść przez drzwi, a potem przez pole. Mam potrzebne dane i na razie jestem bezpieczna, ale na zewnątrz jest dużo getów. Jakie badania tu prowadzisz? Chodzi o tutejsze słońce. Starzeje się szybciej niż powinno. Opowiem ci więcej, kiedy nie będzie do nas strzelało tyle getów. Może powinniśmy sprowadzić tu Normandię? Raczej nie. Te budynki mają setki lat. Jeśli wystawisz je na ciężki ostrzał, to wszystko może się na nas zawalić. Jesteś sama, czy nie? Rigar miał oddział komandosów, którzy mnie ubezpieczali, kiedy biegłam do obserwatorium. Przynajmniej kilku z nich jeszcze żyje. Słyszałam, jak strzelali na zewnątrz do getów. Chyba ktoś zamknął drzwi przed getami, a konsola jest uszkodzona. Możesz je otworzyć od swojej strony? Zobaczmy... Tak, proszę. Powinny być już otwarte. Uważaj na siebie, Shepard. I proszę, zrób wszystko, żeby Rigar przeżył. To może nie być takie proste, ale to w końcu kto jest kraszem? Shepard czy Rigar? No nie wiem, jak to działać. Gety? Widzą cię, Shepard! To nie jest chyba najlepsza broń na sondę. Mają system kamuflażu optycznego. No to strzelać, już strzelać do nich, proszę. O! Szybko lądują na ziemi. Nie wiem tylko, czy się kończą. Oj, ja tam widzę coś dla nas. Ładujcie w sondy, a my ładujemy... No właśnie, w takich jak ci. Strzelasz do mnie! No jak do ciebie? To było piękne, jakby nam koleżanka zginęła, bo gra nie ogarnęła i rzeczywiście przyjęła to jako hity w nią, ale co to za ta paskuda taka mocna? Jeszcze jeden słabiak. Oj. Było blisko. Co to tam za wielka paskuda była, która tak dobrze się trzyma? Gdzie ty jesteś? Jakbym widział go przed chwilą za kamieniem. Za sałatą. Aj, no ładnie to jakby.
A, bo to znowu behemocik. Ajajajajajajajajaj. Robiło to niebezpiecznie. Wiesz co, Mirinda, ale ja nie wiem, czy to dobre tak pchać na behemota. On jest nasz. Był nasz chyba. A liczę, że wszyscy zginęli. Tak, leży. Można go grabić? Nie ma tak dobrze, ale chyba jest jeszcze jeden behemot, więc możemy w końcu przetestować Kaina, czy jest tak dobry? Odpalaj tarczę! No właśnie, Medizel. Kainik, chodź, gdzie ty jesteś? Weźmy go od tyłu Kainem. I co z tym strzałem? Kain, czemu żeś nie strzelił? Co z tą bronią jest nie tak? To miała być broń nad bronię. Okej. Okej. Dobra, to rzeczywiście wygląda jak z Fallouta. Tylko mam wrażenie, że wytraciliśmy dość dużo mocy. Ale na bossa jakiegoś jak znalazł, o ile znajdziemy jeszcze kiedykolwiek ciężką amunicję, bo czuję, że jakieś przepisy, konwencje i inne głupoty nam nie zezwolą na posiadanie ciężkiej broni po tym, co tu zrobiliśmy. No i dobrze, że ta broń jednak przeleciała przez plecy naszego grunta, bo mogło być różnie. Dlatego się z tobą trzymam, Shepard. Dla takich wrogów. Kurczę, teraz Kain by się nam przydał. Nie macie jakiejś O, tam coś jest. Może te... Mam nadzieję, że oni nie walczą z nami, jak tu sobie to wszystko operujemy. Oj. C, nie wiem, czy to było C. Nie, to nie było C. Ej, obejście, to jest jeden błąd tylko. Już od razu? Zestresowali mnie tymi dźwiękami, ale przynajmniej zobaczyliśmy, jak działa zepsuty save. Jednego mniej. Czyli można tutaj zepsuć całą zabawę. Kurczę, a czy Kain na 45% jest w stanie wystrzelić też, czy tak średnio? Nie, niestety. Czyli co, to po co nam broń, która strzela w sumie tylko raz? Znaczy... Strzał obalający. Kurczę, najgorzej, że to mógłby być naprawdę teraz fajny strzał, tak? Wiedziałem, kiedy tego Kaina wyciągnąć. A czekaj. Siema. Macie ciężką amunicję może? A nie tylko takie lekkie bobki? Bylibyśmy w stanie zrobić teraz dwa. Chowaj się, zanim ten kolos coś wymyśli. Nadal nie mam pojęcia, co tu robisz, ale przyjmę każdą pomoc. Tali jest w tamtym budynku. Gety zabiły resztę mojego oddziału i próbują się do niej dostać. Zdołałem tylko odwrócić ich uwagę. Nie bój się. Jesteś pewien, że ona nadal żyje? Obserwatorium ma wzmocnioną konstrukcję. Nawet gety nieprędko się przebiją. Trudno zhakować drzwi pod ostrzałem rakietowym. Getów jest prawie cały pluton, ale najgorszy jest kolos. Ma protokół naprawczy. Zwija się w kulkę i usuwa szkody. Nie dam rady go trafić, kiedy tak się chowa. A jak próbowałem podejść bliżej, jeden z tych drani przestrzelił mi kombinezon. To przeżyjesz? Masz mocno uszkodzony kombinezon? Dzięki zaporom skażenie zostało odizolowane. Poza tym pływam w antybiotykach. Może i oberwałem od getów, ale nie pozwolę, żeby w środku bitwy zabiło mnie zakażenie. To by była obelga. Co możesz mi powiedzieć o polu bitwy? Po prawej stronie jest pomost ze stanowiskiem snajperskim. Można stamtąd narobić sporo zamieszania, ale żaden z moich ludzi nie zdołał ominąć getów. Środek jest kryty, ale ten przeklęty kolos ma przez cały czas otwarte pole do ostrzału, a z obu stron napływają gety. Lewa strona zapewnia częściową osłonę przed kolosem, ale za to gety mają twój tyłek na widoku. Właśnie tak mnie dorwały. Masz jakiś pomysł, jak poradzić sobie z kolosem? Standardowa procedura w przypadku jednostek pancernych zaleca zniszczenie tarcz i stopniowe dobicie wroga. Wiesz, żądlić aż padnie. Ale protokół naprawczy uniemożliwia ten plan. To bydle co jakiś czas zwija się w kulkę i dokonuje napraw.
Więc cokolwiek zrobimy, musimy szybko załatwić tego drania. Pewnie będziemy musieli podejść bliżej. Musimy dostać się do Talii. Jakieś pomysły? Jeden. Nie bardzo mogę się ruszać, ale nadal potrafię naciskać spust. I mam wyrzutnię rakietową, której jeszcze nie usmażyło słońce. Ty się zbliżysz. Ja zajmę Kolosa. Może nawet zdołam zniszczyć jego tarczę. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go wykończyć. Dość już zrobiłeś, Rigar. Nie musisz poświęcać życia. Nie prosiłem cię o pozwolenie. Moje zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa Talii. Mamy za mało ludzi, żebyś poświęcał życie dla oddziału. Cofnij się! Nie będę spokojnie patrzył, jak rzucacie się pod lufy wroga! Zabili cały mój oddział! Więc jeśli chcesz uczcić jego pamięć, osłaniaj mnie! Jesteś mi tu potrzebny na wypadek, gdyby sprowadzili posiłki. Zgoda, Shepard. Zrobimy to twoim sposobem. Rozwal ich dla mnie! Kila Selai! Mam nadzieję, że to pozwoli nam rozwiązać to zgodnie z życzeniem Talii cały problem, ale tak, to ja bym był za tym, żeby wykorzystać snajperkę, póki tak dobrze strzelamy i ubijemy wszystkich w okolicy, to jesteśmy jeszcze bezpieczni przez chwilę. Strzelasz, kolego? Zakładam, że nie dosyłają posiłków bez końca, to nie jest Call of Duty, nie? Jedziemy? To idźcie, ja mam pomysł. Grunt z Mirindą idzie do przodu, a my sobie tu pogadamy o dobrych czasach stali. Bam, walnęło i... Ajajaj, zdjęty, dobra, poszedł. Strzał obalający. Jak dobrze pójdzie, to już będziemy mogli się wysunąć gdzieś tu bardziej. To jest ciężkie? Kurczę, nie wiem, czy to ciężkie. To mogła nie być ciężka amunicja. Dobra, idą kolejne paskudy i to jest trochę problem. Rzuć tam, no, walnij. Okej. Czemu nie rzucasz granatów? Shepard, co jest z tobą nie tak? I czemu grunt... Oj. Włączmy to. Zlikwidujmy tego gościa, żeby nie spalił naszych. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze, że te kamienie starodawne, pradawne tak leżą. Ej, obraniasz... Znaczy, bronisz naszej lewej strony, tak, kolego? Zgodnie z obietnicą. Jednak co snajperka, to snajperka. No ją też rozwinęliśmy po drodze do wyższego poziomu, więc to teraz... Ahaha, przyjarał Mirindę, nie? Chodź, kolega. Ile jeszcze mam amunicji? Dwa strzały. Dobra, może czas na zmianę, na windykatora. O kurcze! No, drużyno, brońcie nas przed tym wariatem. Macie to. Zaraz sobie odbierzemy. Ha! Iryt. Ciężka amunicja nam dać, jak to tamten? Dalej 45, no kurczę, fajny był ten atomowy atak, ale przyznam, że patrząc na to, jak nam ciężka amunicja tutaj wpada, rzadko, to tak średnio to wygląda. To jest jakieś naprowadzane, czy jak, że tak dobrze trafił? Kurczę, to nie była ciężka amunicja. To poszedłbym do tego punktu snajperskiego z drugiej strony. Z przodu! Bo to jest chyba jedyne, co mu zostało. Dobra, lecimy w drugą stronę. Cel tam? Cel nas nie... A, bo tu jeszcze słońce było. Okej, to się zgadza. Shepard, idziemy... No jak? Przecież dopiero co tu wyszliśmy. Zaraz się wyłoży. Co tam jest? Iryt rafinowany. Średnio nas to interesuje. To stanowisko snajperskie bardziej. Ty! Grunt! Ała, ała, masz! Żebyśmy musieli na ciebie medigel tracić, kurczę. Taki potężny... No, ale ty to się nie zaczęłeś, Shepard. Spokojnie. Taki potężny sojusznik. Strzelił już, kolosik? Oj, nie. Wracaj, Shepard. Tam jeszcze chodzą ludzie. Znaczy ludzie. Gety. Trunt. Ciebie nie grzeje to? Dobra, cała naprzód, co prawda można było. Ach, dobrze. Apteczka, może być apteczka. Dajcie nam ciężką amunicję. To będzie lepiej. Oj, tu nie ma przejścia. A to ogniwa. O, ogniwa, tak. Czy jest jeszcze szansa, że odpalimy coś naprawdę mocnego?
No tak Kane'a bym jeszcze raz puścił, tak z ciekawości, na takiego przeciwnika jak znalazł, tylko jak tam dobić? I czy to rzeczywiście da nam 100% mocy? Potrafi się obracać kolos, czy nie? Bo to jest podstawa naszej strategii, tak? Czy się nam tu obróci na nas i przywali? Oj, chyba się potrafi obracać. Dobra, musimy zejść do ogniw. Ale ty tam rapujesz? Być może tam u góry mieliśmy jakieś... O kurczę, ty kolos, nie przesadzaj. O, Shepard, ty też nie przesadzaj. Tak jak da chwilę spokoju, to jest nieźle, tylko gorzej, że... Oprócz chwili spokoju, to się pojawiają też inne problemy w okolicy. Padaj na ziemię. Widzę, że... Jest ich więcej niż myślałem. Te gety wyglądają, jakby się nie chciały kończyć. Jak mamy wbić po ogniwa? A co gorsza, jak będziemy mieli ogniwa... Skończysz ty strzelać? Ogniwa to jedno, ale jak będziemy mieli ogniwa... Shepard, ładuj się ze skrzynki. Mamy Kane'a? 63%, nie wierzę. Tu coś jakby się zbliżało do nas. Bierzcie życie, jakbym wiedział, że to po takie nic tu idziemy, to bym nawet się nie ruszał stąd. A tak? Rzucaj grunt, ty to zawsze musisz się wpakować w tarapaty. Co, że niby cię będziemy leczyć. Dobra, ładuj mu. Inferno. No i pewno całkiem nieźle mu pali ten pancerz. No szkoda, że nie możemy atomówką zakończyć boju. Ale cóż, nie wiedziałem jak działa. Z drugiej strony jakbym miał wystrzelić do nich, nie wiedząc jak to działa. Dobra, pancerz, wracaj do nas. Ktoś tu za blisko podszedł. Poczuł się zapewnie, ale okej. I co teraz jak on straci pancerz? To rozumiem, że się schowa w kulkę, tak? Czy padł już na dobre jednak? Lecisz na tyłek. Będziesz się zwijał w kulkę czy nie? Bo nie wiem co z tobą jest w końcu. Już inaczej to brzmiało. W opisie misji. O, cześć! Daj nam ogniwa, nie zabijaj go jeszcze. Ogniwa, tylko 18 sztuk. No to długo sobie poczekamy na ulepszenie tej broni. O, to ty. Ale nas zaskakują, to z każdej strony. Zamknęłam drzwi, żeby nie dostało się tu więcej getów. No, chyba już. Moment. Czyli było łatwiej niż myślałem. Mam nadzieję, że kolega żyje, że nie ruszył za nami mimo wszystko. Tylko posłuchał rozkazu. Pan Komandos. Skończę tylko ściągać te dane. A teraz ściąganie danych nagle. Nikt tu życia już sobie nie chce ratować. Dobrze. Pracoholizm to się zbie, nie? Cześć. A czajtali coś tu? Nie. Czekaj, cześć. Dzięki, Shepard. Gdyby nie ty, nigdy nie udałoby mi się wydostać z tego pokoju. Ta misja to porażka. Żałuję, że nie dołączyłam do ciebie na pochodzie wolności, ale nie mogłam pozwolić, żeby ktoś podejmował za mnie tak duże ryzyko. Wielu Quarian straciło tu życie. Czy to było tego warte? Nie wiem, Shepard. To nie była moja decyzja. Rada Admiralicji była przekonana, że dla tych informacji warto poświęcić życie nas wszystkich. Muszę wierzyć, że wiedzą, co dla nas najlepsze. Nie pytałem, co myśli jakiś admirał. Chcę wiedzieć, co ty myślisz. Zginęło tu wiele osób. Wśród nich kilku moich przyjaciół. Wszyscy świetnie wykonywali swoją pracę. Lepiej, żeby te cholerne dane były tego warte. Zbyt wiele nas kosztowały. Co możesz mi powiedzieć o waszych badaniach w tym miejscu? Słońce Hejstromu staje się niestabilne. Dawniej, kiedy była tu kwariańska kolonia, było zwykłą gwiazdą. Nie powinno się zmieniać tak szybko. Co może powodować destabilizację Słońca? Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że to ciemna energia, która oddziałuje na wnętrze gwiazdy. Efekt jest podobny do tego, gdy gwiazda rozrasta się przed wejściem w fazę czerwonego olbrzyma. Ale Słońce Hejstromu jest na to o wiele za młode. Cieszę się, że mogłem pomóc niezależnie od przyczyn. Kiedy już dostarczysz dane, przydałabyś mi się na Normandii.
Obiecałam, że doprowadzę tę misję do końca. Zrobiłam to. Mogę z tobą odejść i przesłać dane flocie. A jeśli admirałowie będą mieli jakieś zastrzeżenia, do diabła z nimi! Właśnie widziałam, jak ginie reszta mojej drużyny. Może nie cała reszta drużyny. Rigar! Ty żyjesz! Twój dawny kapitan jest tak dobry, jak mówiłaś. Cholerny kolos nie miał szans. Jeśli będzie trzeba, Normandia może was stąd zabrać, Rigar. Gety nie zniszczyły naszego statku. Jeśli tylko znikniemy stąd, zanim dotrą posiłki, nic nam nie będzie. Właściwie nie polecę z wami. Dołączę do komandora Sheparda. Przekażę dane Radzie Admiralicji i powiadomię ich o tym, co się stało. Jest twoja, Shepard. Pilnuj, żeby nic jej się nie stało. Piękny układ, zwerbowano, ulepszono broń. Bardzo dobrze. Cerberus widział nagranie swojej walki, Talizora. Chętnie widzielibyśmy cię w drużynie. Twoje umiejętności inżynierskie będą bardzo przydatne podczas misji. Nie wiem, kim jesteś, ale Cerberus zagroził bezpieczeństwu wędrownej floty. Pochlebstwa nic nie zdziałają. Właśnie dlatego tu jesteś, Tali. Potrzebuję ludzi spoza Cerberusa, kogoś, komu mogę ufać. Nie brałem udziału w tym, co przydarzyło się wędrownej flocie, ale rozumiem twoją podejrzliwość. Mam nadzieję, że się rozwieje, kiedy zaczniemy razem pracować. Założyłam, że działasz pod przykrywką, Shepard. Że może nawet chcesz rozwalić Cerberusa. Jeśli tak jest, to pożyczę ci granat. Jeśli nie, to zostanę tu dla ciebie, nie dla... Może poczujesz się lepiej, jeśli rozejrzysz się po Normandii. Wprowadziliśmy kilka ulepszeń. Załatwię Talizora pozwolenie na dostęp do naszych systemów. Dziękuję. Nie mogę być członkiem twojej drużyny, jeśli nie będę wiedziała, jak działa statek. Shepard, pamiętaj, ci ludzie w przeszłości próbowali zniewolić Rakni i ofiary Toriana. Będę w maszynowni. Nie zapomnij przedstawić się Eddie. To nasza nowa sztuczna inteligencja. No i Tali przepadła. Wystarczy ją wysłać do maszynowni i zapewne tam spędzi już resztę swego życia na statku, bo lubi to, bo lubi nie to, żebyśmy ją zmuszali do takich działań, tylko po prostu no, znamy ją na tyle. Ej, no ulepsz ciężkiego karabinu, a tego już nie ulepszymy, ulepszymy. Dawaj, karabin szturmowy, wszystkie ulepszenia, jakie mamy dostępne. Coś tu jeszcze będzie? Ciężki pistolet przeciwpancerny, no i to już zaczyna jakoś wyglądać. To nic chyba więcej nie dostaliśmy. Trening zaawansowany, trening mocy też mieliśmy. Dobra, skoczmy do Jokera, zobaczyć co powie na temat Tali. Powrotu Tali w sumie, bo trochę się nie widzieliśmy, a jednak wcześniej trochę ze sobą lataliśmy. Jakkolwiek by na to nie patrzeć. Joker? Świetnie, że Tali jest z nami. Jak za dawnych czasów. To ona, tak? Aha, bo przez tę maskę... Nieważne. Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Na razie tak. Mam pęknięcie w kciuku od przycisku wyciszania, ale powiedziałem swoje. Na razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. Do zobaczenia. Nim jednak skoczymy do Tali, moglibyśmy jeszcze zajrzeć na komputer pokładowy, co ma ten do powiedzenia. Bo może... Ktoś przysłał na jakąś wiadomość. Kelly? Coś na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Cześć, Kelly. Miałam fascynującą rozmowę z pańską przyjaciółką, Tali. Po lekturze jej profilu spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Polubiłam ją. Nie jest moją przyjaciółką, jest w porządku. Ja też. Ale żeby nie poczuła się zazdrosna. Jest w porządku, tak. Dobrze mieć ją w drużynie. Quarianie bardzo mnie fascynują, ale też trochę smucą. Czemu cię smucą? Ich kombinezony są takie piękne, ale ze względu na brak odporności są w nich uwięzieni. Zastanawiam się, jak wyglądają pod tymi hełmami, albo jaka jest ich skóra pod kombinezonem. Pociągają cię obcy? Pociągają cię inne gatunki? Do moich obowiązków należy omawianie motywów i uczuć ludzi i obcych. Bliskość przynosi zrozumienie, a namiętność jest przyjemna bez względu na obiekt. Liczy się charakter, a nie rasa czy płeć. Coś jeszcze, komandorze? O proszę, Kelly, no ładnie. To myślałem, że chciała nas odciągnąć
od planu romansowania Stali na zasadzie, że nie, no fajna, fajna ta Talia, ale kurczę, trochę szkoda, że nie może zdjąć tego kombinezonu, ani nawet hełmu, nie? Ale fajna, fajna, żeby nie było. Nie, pokaż te wiadomości lepiej. Ile? To może przydarzyć się tobie. System pocztowy Elkos, umierający na zespół Keprala Drell, leżał w oceanie i śnił. We śnie przyszli do niego rozbudzacze i nakreślili jego drogę przez życie. Drell widział ślady na wodzie i wiry. Widział też, że czasami rozbudzacze płynęli obok niego, rozgarniając kończynami wodę, a czasami był sam. Drell widział, że okresy samotności były najtrudniejszymi okresami w jego życiu. Zapytał wtedy rozbudzacze, czemu mnie opuszczono? Rozbudzacze odpowiedzieli, roztaczając jasną poświatę. Nie opuszczono cię. W tych trudnych chwilach to nasze ciała unosiły cię na wodzie. Drell obudził się i zobaczył, że został uleczony z zespołu Keprala. Jeśli podążysz za światłem rozbudzacze, to samo może przydarzyć się tobie. Dokądkolwiek wyruszą rozbudzacze, pójdziemy za nimi, a gdzie ich światło jest słońcem, będziemy planetami wokół nich. Wyślij tę wiadomość do 6 znajomych ci istot, a twoje największe życzenie się spełni. Gdzie jest? Przekaż dalej. Sprawia opiekunów. Siorban. On chyba był Siorban. Mam nadzieję, że ten adres działa. Obiecałem, że przyślę ci informacje o opiekunach, jeśli coś znajdę. A to jest ważne. Siorban to był chyba ten kolega, który badał właśnie tych opiekunów na Cytadeli i zlecił nam misję, żeby ich tam wymacać, przemacać, tak żeby jednocześnie nie uszkodzić. I przekazaliśmy mu te dane, czyli co on teraz nam dalej to wysyła, co i jak? Jakoś tak to chyba działało. Zrobione przez ciebie skany wykazały, że opiekunowie są produktem bioinżynierii. Z porównania z materiałem ze statku Sarena wynika, że zostali stworzeni miliony lat temu przez te same istoty, które zbudowały Suwerena. Być może waga tego odkrycia nie jest dla ciebie jasna, ale to sugeruje, że Cytadele nie zbudowali Proteanie. Może została stworzona przez dużo starszą kulturę, a opiekunowie mieli być jej organicznymi strażnikami. Co więcej, jak wynika z analizy genetycznej, powinni reagować na jakiś sygnał albo coś takiego. Mniej więcej co 50 tysięcy lat. Rozbieżności genetyczne da się mierzyć. To trochę jak porównywanie słojów drzewa, żeby dowiedzieć się, kiedy była susza. Cokolwiek, ktokolwiek maczał w tym palce, wygląda na to, że ostatni sygnał zbiega się w czasie ze zniknięciem Protean. Niedługo sygnał powinien znowu się pojawić, jeśli stara technologia jeszcze działa. Mogą czekać nas paskudne niespodzianki. Pomyślałem, że dam znać tobie. Nikt na Cytadeli mnie nie słucha. Siorban. No proszę, czyli misja poboczna, którą wykonaliśmy w jedynce, miała przełożenie tutaj w dwójce, jak rozumiem. Pięknie. Rada Admiralicji. Wędrowna flota. O! I co? Za to, że zabraliśmy Talii, będą nam marudzić coś? Komandor Shepard. W związku z wnioskiem Talii, dołączonym do danych dostarczonych z Heystron, Rada Admiralicji zaaprobowała przeniesienie jej pod twoje dowództwo. Poinformowano ją, że okazjonalnie może wciąż mieć pewne obowiązki względem wędrownej floty, ale ma dużą swobodę określenia, kiedy jej misja u twojego boku dobiegnie końca. To jej decyzja, ale jako kapitan podczas jej pielgrzymki możesz mieć na nią duży wpływ. Rada Admiralicji ufa, że będziesz traktować swoją nową podkomendną z szacunkiem należnym szanownemu członkowi floty. Szanowanemu członkowi floty. Jeśli stanie się jej krzywda z powodu twojego zaniedbania, rada podejmie stanowcze działania. Admirał. Okej. Dobrze, dziękuję. Nadawca Leslie. Za dużo tych tekstów się robi. Jestem Leslie. Byłam na EI. A byliśmy na EI ostatnio. Chorowałem przez żarcie. Teraz lekarze pomagają. O, czyli da się jednak to odwrócić. Jeden lekarz zna Jacoba. Podobno możesz mu to przekazać. Może to za mnie napisać, ale chcę sama. Muszę użyć słów. Słowa do mnie wracają. Dobrze mówię. Czytanie jest trudne, ale jest lepiej. Musi być lepiej. Taylor tego dla mnie chciał. Odebrać mi słowa. Muszę mu pokazać, że przegrał. Nie jestem słaba. Robił mi różne rzeczy, a teraz nie może. Nie może odebrać mi słów. Nie może już zrobić, żebym ja to nie była ja. Bo przeszkodziliście mu z Jacobem. Dziękuję, Leslie. Przeczytane. Czyli wszystko przeczytane. Możemy je pójść do Jacoba, przekazać mu tę wiadomość. Nie wiem, czy to aż tak działa tu w tej grze, ale może... Jacob? Komandorze, mogę w czymś pomóc? Chcę tylko przez chwilę pogadać. Brzmi nieźle. Przyda mi się chwila odpoczynku. Zawsze jest coś do zrobienia, nie? Niektórzy mówią o nas, jakbyśmy już nie żyli. Przy takim zadaniu załodze trudno się odprężyć. Jasne. W następnej Normandii musi być bar. Oby nie była potrzebna. Odtwarzanie wszystkiego to strasznie upierdliwa robota. Wiem coś o tym. Nie wątpię. Jeśli nam nie wyjdzie, raczej nie zapłacą za pozbieranie mnie do kupy.
Bycie pozytywnym bohaterem to ciężki kawałek chleba, co Shepard? Szlachetna droga nie może być łatwa. Gdyby wszyscy, którzy liczą na nasze zwycięstwo, stanęli do walki, zbieracze mieliby pełne ręce roboty. To znaczy, pazury, czy co tam. Będziemy mieć dużo więcej przyjaciół, kiedy zwyciężymy. Obyśmy tego dożyli. No jasne. Tak czy inaczej, muszę wracać do pracy. Miło się rozmawiało. Ty, a jakiś buziaczek na koniec coś? Tak to przynajmniej wszystko zapowiadało, że w tym kierunku idzie. Winda, a my lecimy do maszynowni. Tali miała być w maszynowni, tylko teraz ogarnąć. W sumie to jak tu jesteśmy, to może po misji zagadajmy jeszcze do tego tu łobuza. I jak ci się podobało, grunt? Shepard. Sprawdzam tylko, jak się aklimatyzujesz. W ładowni jest za dużo przestrzeni i za mało osłon. Pancerz jest słaby. Watażka Grant zaatakowałby tutaj, żeby rozrzucić ładunek, a potem ostrzelać silniki. Na taką taktykę walki z ludzkimi statkami wskazują wspomnienia ze zbiornika. Tak mnie uczono. Stare obrazy zastępują mi pamięć. To jak pokazywanie dziecku książki. Zapamiętaj to, obraz za obrazem. To nie pomaga znaleźć motywacji. Masz jeszcze jakieś informacje o ludziach? Nie macie osłoniętego kręgosłupa. Jesteście słabi. Salarianie i Asari też są słabi. Quarianie mniej. Przy Turianach użyć ostrza, chyba. I ostro się napracować. Ostro. Zresztą nieważne. Coś musi cię napędzać. Genetycznie jesteś skończonym kroganinem. Widzę cierpienie i trupy. Myślę sobie, słabi. Ja powinienem być silny. Wyrosłem na materiale z tysięcy godniejszych istot. Martwi byli słabi. Gdyby byli silni, nie byłbym potrzebny. Nie wiem, dlaczego Kir zaczął uczyć. Przy pierwszej aktywacji zbiornika wrzeszczałem. Byłem słaby, żałosny. Na początku byłeś mały, ale urosłeś i stałeś się sobą. Nie każdy dostaje tę szansę. Stworzono mnie, żebym był silny. Taki po prostu jestem. Martwi byli dość mocni, żeby spróbować, nawet jeśli przegrali. Idealny kroganin. Ignoruję to, z czego mnie stworzono. W tym nie ma siły. Przyjrzę się temu, co spotkało krogan. Znajdę w tym jakąś motywację. Dobra, to ty się tu motywuj, a my idziemy poszukać naszej koleżanki. W ładowni, sterowni. Wszystko działa jak należy. Przednie zbiorniki są nośne i uniesione. Mówisz o Normandii czy o Mirandzie? Mówię o tym, co jest osłonięte i chronione, a nie majta się na wietrze. No nie wiem, mundur agentki Lawson jest bardzo formalny. Zawsze stawia mnie na baczność. Tylko jedno ci w głowie. Oni mają gorsze żarty ode mnie. Rdzeń. I tu nie ma naszej Talii? Ja myślałem, że... Moment. Talii, jesteś, Talii, gdzie cię tu schowałeś? Ach, tu jesteś. Shepard, co mogę dla ciebie zrobić? Czy Nowa Normandia sprawia ci jakieś problemy? Shepard, błagam, jestem kwarianką. Daj mi trochę złomu, stare obwody i odrobinę pierwiastka zero, a nauczę ją sztuczek cyrkowych. Martwiłam się, jak ułoży się praca z inżynierami Cerberusa. Ale znają się na swojej robocie i są bardzo uprzejmi. Możesz coś zrobić, żeby Normandia zyskała przewagę nad statkiem zbieraczy? Oczywiście. Jeśli będę miała odpowiednie materiały, wzmocnię nasze tarcze. Ostatnim razem zbieracze błyskawicznie przełamali bariery Normandii. Spróbuję ulepszyć je tak, żeby zwiększyć nasze szanse. No to lecisz. Tarcze, okej. Shepard, co mogę dla ciebie zrobić? Jak sobie radzi Normandia? Mów co chcesz o Cerberusie, ale wiedzą, jak budować statki. Normandia działa nawet lepiej niż dawniej. Chociaż nie wiem, czy wytrzyma atak zbieraczy. Badam kilka pomysłów, które mogą pomóc. Możemy porozmawiać. Rozwalając gety na Hejstromie, nie mieliśmy zbyt wiele czasu na rozmowę, prawda? Nie mogę uwierzyć, że zginęło tam tyle osób. Jeszcze raz dzięki za ocalenie Rigara. I to wszystko dla danych o wybuchających gwiazdach. Oby Rada Admiralicji miała z tego jakiś pożytek. Miałaś jakieś wiadomości od Kal Rigara?
wyliże się z tych obrażeń? Przesłał mi kilka słów. Wygląda na to, że w pełni odzyska zdrowie. Każde rozdarcie kombinezonu może się skończyć fatalnie. Rigar miał szczęście. Złapał stosunkowo niegroźną infekcję. Opowiedz mi o Radzie Admiralicji Floty. To jedna z dwóch głównych sił politycznych mojego ludu. Admirałowie podejmują decyzje związane z obroną albo takie, które wymagają błyskawicznego działania. Rozpatrują też najcięższe przestępstwa, na przykład zdradę. Drugą siłą jest konklawe. Grupa reprezentantów wszystkich statków. Do nich należy większość decyzji o losach floty i tworzeniu praw. Wiadomo coś o tych danych, które wysłałaś? W najbliższym czasie raczej niczego się nie dowiem, szczególnie na publicznym kanale. Jak sobie radzisz z ponownym urządzeniem się na Normandii? Pasuje mi cisza, ale brakuje mi starych znajomych. Inżyniera Adamsa, Presley'ego i innych. To nie w porządku, żeby tym statkiem rządził Cerberus. Jesteś pewny, że praca dla nich to słuszny wybór? Wyczułem napięcie na pochodzie wolności, a potem, kiedy po raz pierwszy weszłaś na pokład. Co zaszło między Cerberusem i Quarianami? Zaatakowali jeden z naszych statków, Idenę. Zdaje się, że próbowali zabić albo pojmać młodego ludzkiego biotyka, który przebywał we flocie. Nie znam szczegółów. Wiem tylko, że Cerberus uczynił Quarian swoimi wrogami. Są po naszej stronie, nie mam wyboru, nie ufam, to my tu rządzie... Nie ufam im, o może tak. Jestem pewien, że kiedyś w końcu nas zdradzą. Będziemy na to gotowi. Dobrze to słyszeć, Shepard. Powiedz mi, jak mogę pomóc. Na razie muszę wracać do pracy. Dzięki, że do mnie zajrzałeś. No proszę, ale no takie mamy zaufanie do Cerberusa właśnie. Tak nam to tu wyszło. A jak to wszystko wyjdzie dalej, zobaczymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej, to co kapitanie, czas się przebrać.